Wchodzimy na panel administracyjny. Brugi.dev.genod.pl / Brugi admin. Potem musimy przejść weryfikację pierwszą. Brugi 2011. O, jeszcze raz. Tutaj jeszcze powinno się pojawić okienko logowania. O, i logujemy się. To jest główny widok panelu administracyjnego Magento. Dla osoby, która będzie wprowadzać produkty i obsługiwać sprzedaż, tak naprawdę ważne będą tylko niektóre zakładki. Teraz jesteśmy na stronie głównej panelu. Jest to taki, powiedzmy, skrót zawartości ostatnich zdarzeń, czyli ilość zamówień, ostatnie oglądane produkty itd. Głównie będą nas interesować zakładki sprzedaż oraz katalog. Klikamy sobie zarządzanie kategoriami. Tutaj mamy kategorie, czyli na naszej stronie są to rodzaje produktów. One są tutaj. Jeżeli chcielibyśmy zmienić kolejność, to wystarczy przyciągnąć i opuścić. Powiedzmy, że koszulki chcę mieć na samej górze. Automatycznie się to zapisuje. Po odświeżeniu mamy koszulki kombinezony na samej górze. Jeżeli chcemy dodać nową kategorię, klikamy na, zaznaczamy tą naszą główną kategorię i dodajemy pod kategorię. Tutaj załóżmy, że dodamy sobie rękawice, których tutaj nie ma. Rękawice. Wybieramy, że jest aktywna. Reszta opcji nas za bardzo tutaj nie interesuje. Przynajmniej na ten moment. Klikamy zapisz kategorię. I nasze rękawice znajdują się tutaj. Chcemy mieć je na samej górze. Powinny się tam znaleźć. Warto sobie otworzyć panel administracyjny w kilku kartach przeglądarki. Sobie skąd zmienimy. I teraz tak, aby dodać jakiś produkt, należy wcześniej skonfigurować cechy tego produktu, jakie tam wystąpią, czyli kolor, rozmiar, materiał i tak dalej. W tym celu wybieramy zakładki katalog, cechy, zarządzać cechami. Tu takich cech jest sporo, są aż 3 strony, także warto tutaj wyświetlać po 200. I mamy wszystkie nasze cechy. Wejdziemy teraz do aktualnej strony drugiej. Wejdziemy, powiedzmy, na kurtki. Powiedzmy kurtkę 2AL. Tutaj ta kurtka posiada 5 rozmiarów oraz 4 kolory. Także te cechy musimy wcześniej zdefiniować, zanim będziemy mogli dodawać ten produkt. Tu mamy cechy, chcemy dodać kolory. Także klikamy na kolor. Tutaj wszystko jest poustawiane w tej zakładce, natomiast klikamy zarządzaj etykietami i opcjami. I tutaj dodajemy te 4 kolory. Czyli to będzie 86T. M7. Ważne jest, abyśmy się trzymali cały czas tej samej nomenklatury, czyli wartości kolorów zawsze będą używać dużych liter. Teraz po zapisaniu możemy zapisać cechę albo zapisać i kontynuować edycję. Tutaj po kliknięciu na zapisz cechę przejdziemy do listy cech, natomiast Save and Continue Edit, po tym kliknięciu tego przycisku zostajemy
na formularzu edycji TCF. Czyli kolory mamy dodane. Mamy zarządzę cechami jeszcze. Teraz wybierzemy sobie rozmiar. To jest size. Tutaj tych rozmiarów kontrol jest prowadzony. Wprowadzimy resztę, czyli jest 36, 18, 42 i 44. Tutaj możemy zmienić pozycję. 1, 2, 3, 4, 5. I w takiej pozycji nam się to będzie wyświetlać. Dodam sobie jeszcze materiał. Zobaczmy, że materiał tutaj będzie się nazywał ABC. W tej zakładce będziemy chcieli dodać nowy produkt. W Magento można dodać produkty na dwa sposoby. Jeden jest to produkt prosty, czyli jeden produkt posiada jeden kolor i jeden rozmiar, albo produkt konfiguralny, gdzie jeden produkt zawiera kilka kolorów i kilka rozmiarów, czyli zawiera jakby wymnożenia tych cech i atrybutów. I właśnie taki produkt będziemy chcieli dodać. Czyli klikamy na dodaj produkt. Zestaw cech wybieramy drugi. Typ produktu, produkt konfigurowalny. Po kliknięciu na kontynuuj wybieramy, że konfigurowalny będzie atrybut kolor oraz rozmiar. Tutaj ta linia nam zniknie później. Tak. Chcemy dodać tą kurtkę, czyli nazwa tej kurtki będzie 2AL. Jest to kurtka narciarska. Tutaj mamy typ produktu do wyboru. Jeżeli chcemy dodać więcej tych typów, wtedy znowu musimy tutaj w cechach dodać wartości. Na przykład rękawice. Teraz jak będziemy ponownie dodawać, będziemy mieć rękawice do wyboru. Ale jesteśmy przy tej kurtce 2AL. Ten typ produktu, który tutaj wybieramy, on się nam pojawi na listach oraz w nazwie produktu, że jest to kurtka snowboardowa. 4 na B to jest nasza nazwa, kolekcja damska to jest przynależność do danej kolekcji. Jesteśmy przy tym produkcie, tutaj damy jakiś opis. Też tutaj posłużę jakimś angielskim tekstem. Tutaj mamy status, aby produkt był widoczny w sklepie. Aktywny raczej musi być włączony i widoczność, jeżeli jest to produkt konfigurowany, no to zaznaczamy katalog oraz wyszukiwanie. Tutaj mamy do wyboru linię, jest to kurtka narciarska, więc nazywamy ski. Tutaj wybieramy technologie użyte przy budowie tego produktu. Przytrzymując Ctrl możemy zaznaczać wiele z tych technologii. To samo robimy z właściwościami. Przykładem jest kaptur. Kurtka załóżmy, że jest wodoodporna i dwustronna. Tutaj natomiast mamy materię. Czyli to będzie nasze ABC. Tutaj na karcie produktu, dodawania produktu, wczytamy szereg różnych zakładek tego formularza. Teraz byliśmy w zakładce ogólne. Klikamy na zakładkę ceny, tutaj podajemy cenę, powiedzmy, że ta kurtka kosztuje, tutaj nie ma ceny, załóżmy, że 349 zł. Jeżeli byśmy chcieli dać cenę promocyjną, wpisujemy tutaj special price. Jeżeli ta cena promocyjna ma obowiązywać tylko w jakimś zakresie czasowym, wtedy wybieramy ten zakres czasowy w tych okienkach.
Kolejną zagadką jest Metal Information. Tutaj na razie tego nie będziemy wypełniać. Możliwe, że w przyszłości, jeśli będziemy pozycjonować tą stronę, wtedy damy wytyczne, jakie elementy trzeba tutaj wpisywać. Tutaj mamy zdjęcia. Ja tu wcześniej przygotowałem jakieś zdjęcia produktu, ale pobierzemy sobie stąd. Powiedzmy jeszcze ten kolorek. Dobra, te cztery kolory mamy dobrane. Klikamy Profiles, wybieramy drugi. Tutaj możemy sobie z kontrolem, szczególnie z klawisz Ctrl, zaznaczać wiele, bądź z Shiftem. A my wybieramy te cztery produkty, klikamy OK, one zaraz się nam załadują. To jest jakiś błąd się pojawił teraz. Dobrze, jeszcze raz trzeba niestety załadować te obrazki. Klikam Browse Files. I dajmy Upload. Po najechaniu na te kwadraty robią nam się miniaturki. Co jest ważne? Ważne jest, aby wybrać, które zdjęcie będzie zdjęciem bazowym. Czyli załóżmy, że to zdjęcie będzie bazowe dla wszystkich. Tu mamy porządek sortowania. Co jest ważne? Ważne jest, że jeżeli są to zdjęcia kolorów produktu, a nie szczegółów, to wtedy musimy im nadać odpowiednią etykietę. Czyli to będzie M7U. To jest po prostu na dwa kolory. M5R. Czyli HZB. I 88T. Czyli zdjęcie mamy zatwione. Jeżeli chcielibyśmy dodać jakieś dodatkowe zdjęcia, no, załóżmy, że to zdjęcie szczegółu. To sobie je dodajemy już bez opisywania etykiety nazwą koloru. Kolejnym zakładką jest wygląd. Tutaj raczej nic nie robimy. Gift Options również. Magazyn. Tutaj w chwili obecnej musimy zaznaczyć w magazynie. Jest to bardzo ważne, bo jeżeli nie zaznaczymy w magazynie, wtedy będzie problem i nasz produkt się nie będzie wyświetlał. Tutaj definiujemy kategorię, czyli nasze rodzaje produktu. Jako, że jest to kurtka, klikamy sobie kurtki. Produkty powiązane, to później do tego dojdziemy. Produkty alternatywne, to tutaj, jeżeli by dany produkt nie było na stanie magazynowym, wtedy użytkownik mógłby, że tak powiem, zasugerować się pewnym powiązaniem. To jest sprzedaże krzyżowe, też nas nie interesują. Niestandardowe opcje również. Natomiast powiązane produkty jak najbardziej, ale tak, w zasadzie powiązane produkty w tym momencie wytłumaczę. Czyli tak, powiązane produkty. Aby dodać wariację koloru oraz rozmiaru, musimy zapisać produkt. Klikamy Save and Continue Edit. Jesteśmy w powiązanych produktach. Teraz nam pojawiło się okienko, gdzie możemy dodać kolejne wariacje. Nazwa produktu
najlepiej jakby została generowana automatycznie, czyli pozostaje nam 4 AL. Status wybramy, produkt jest włączony, widoczność. Tutaj dla tych produktów ustawiamy wartość not visible individually. Wybieramy kolor, powiedzmy M7U. Cena się nie będzie zmieniać. Rozmiar, powiedzmy 38. Ilość w magazynie 10, dostępna do towaru w magazynie. I dodajmy kolejny rozmiar do tego koloru. 40. No i te produkty nam się tutaj będą pojawiać. Teraz wybieramy kolor, powiedzmy 5R. Rozmiar 38. Kolor 88T. Rozmiar 40.